Dobry, witam ponownie. Jako, że święta już minęły, jako, że prezenty zostały już rozdane, to ja też chciałam dzisiaj tak troszeczkę się pochwalić, co też pachnącego mnie przybyło do kolekcji w czasie świąt. Zacznę może od zapachu, który już był obecny w mojej kolekcji, czyli C. Armaniego. Tutaj mam jeszcze resztkę. Dostałam w pachnącym prezencie oczywiście od Mikołaja. Giorgio Armani C 30. To jest przepiękny zapach, słodki, morelowo, brzoskwiniowo, waniliowo, elegancki, tak bym powiedziała, czyli pierwsza zdobycz. Druga zdobycz to też Armani, ale C Passione. Ja długo się zastanawiałam nad tym zapachem, czy chcę go mieć, czy nie chcę go mieć i w sumie cieszę się, że go jednak mam. Ponieważ to jest słodki świeżak, tak bym go określiła, taki owocowy słodziak. Myślę, że to odpowiednie określenie, ale zarazem bardzo elegancki. Co prawda według mnie trochę ten kolor opakowania nie pasuje do tego, co jest w środku, no, natomiast tak czy inaczej jest to elegancki, słodziutki, owocowy i przy tym dość świeży zapach. Także Si Passione 30 też to jest drugi zapach. Następnym jest mgiełka Rituals, nazywa się Sugar Love Sparkling Body Mist. To jest Ritual of Holly, Flamingo Flower i różowy Grapefruit. To jest bardzo wakacyjny, kwiatowo-owocowy zapach. Może niekoniecznie odpowiedni na zimę, ale właśnie na porę letnią, na upały. I myślę, że on właśnie w lecie 2018 został wypuszczony. Bardzo, bardzo fajny zapach. Taki też optymistyczny, pobudzający trochę do życia. Następnym, jaki mam, jest... Chanel Chance Eau Tendre, 50 ml wody toaletowej. Wody perfumowanej jeszcze nie, bo jeszcze nie ma jej na rynku. Pojawi się niebawem, natomiast to jest 50 wody perfumowanej. W mojej 100 ml flaszce jeszcze parę kropel, trochę oparów zostało, więc no, najwyższy czas rzeczywiście, żebym miała już następcę. No i jest nim 50 Chanel Chance Eau Tendre. Bardzo grejpfrutowy, bardzo świeży, kwiatowo-owocowy zapach i też wiosna-lato raczej bardziej, ale bardzo przyjemny. Kolejny zapach, myślę, że to jest jedna z nowości Rituals, w takim pięknym kartonie walcowatym, Poème d'Azard Oriental Essence Eau de Parfum, 50 ml. I te perfumy są inspirowane Orientem. Tonka, fasola tonka, granat... Tak, granat i fasola tonka, słodkie owoce, pudrowa drzewność. Tak mniej więcej producent określa ten zapach z tyłu na opakowaniu. Zobaczcie, jak elegancko się prezentuje. Buteleczka też bardzo klasyczna, z drewnianym korkiem. Poème d'Azard Rituals. I zapach jest właśnie taki drzewno-owocowy, rzeczywiście... Granat jest wyczuwalny i ta drzewność, myślę, że jakieś, może nie cedr, ale może drzewo sandałowe, fasola tonka jak najbardziej też jest wyczuwalna. Bardzo, bardzo orientalny, bardzo elegancki, bardzo kobiecy zapach. Przepiękny, naprawdę. Może być też na wieczór, myślę, świetnym wyborem. A kolejny i w sumie już ostatni zapach, który dostałam od mojego kochanego męża, dziękuję Ci bardzo mężu, to jest Marc Jacobs Decadence 100 ml. Pamiętacie, jak w jednym z testów mówiłam, że chyba będzie mój i tak się złożyło, że dopiero teraz trafił do mojej kolekcji, ale jestem z tego niesamowicie zadowolona. No, butelka jest no, taka właśnie dość ciężka i jakby tak komuś przywalić w głowę, to mogłoby się to skończyć szpitalem, co najmniej. Naprawdę, do torebki ciężko będzie wsadzić, ale myślę, że ja i z tym sobie dam radę. Mam przepastne torebki, więc w razie czego jak najbardziej. Przepiękne nuty szafranu, trochę ziół wyczuwam, trochę szafranu.
trochę drzewności. No, to jest cudowny wieczorowy zapach, właśnie taki imprezowy, na Sylwestra jak najbardziej, na wszelkie tego typu uroczystości. Coś cudownego. A butelka, no każdy widzi, jak się pięknie prezentuje. To jest po prostu arcydzieło. Kiedyś, szczerze mówiąc, myślałam, że to jest no takie trochę kiczowate. Zapach też do mnie specjalnie nie przemawiał, ale coś się stało i zakochałam się tak w zapachu, jak i w butelce. Będzie przepięknie wyglądał na mojej toaletce. Także jeszcze raz dla męża wielkie dzięki, znaczy dla Mikołaja oczywiście. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nabytki zapachowe, świąteczne. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości jakieś się pojawią. Wtedy znowu nagram taki film pochwalny, że się chwalę niby. Nie, no żartuję oczywiście, przecież wiadomo, że się nie chwalę, tylko po prostu no jestem szczęśliwa, jestem zadowolona, że takie piękne prezenty w tym roku Mikołaj przyniósł. No i cóż, żegnam się, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.